Na czym polegał scenariusz dla potrzeb producenckich, finansowych? No bo jest coś takiego jak scenariusz filmu dokumentalnego. No tak, właśnie scenariusz polegał na tym, on się zmieniał właśnie, bo pierwszy scenariusz dotyczył tej opowieści o mediacji. Potem ten scenariusz musiałem zmienić, no bo się zmieniła idea filmu. I napisałem, że w skrócie, że opisałem metodę. To znaczy, że będzie trzech psychoterapeutów, że skastinguję pacjentów, że oni w życiu nie są rodziną prawdziwą, ale ja z nich zrobię rodzinę na okoliczność tych 50-minutowych sesji. Opis pomysłu, tak. I tam było coś napisane o scenariuszach sesji, ale w rodzaju, no, że ten będzie miał taką rolę, a ten będzie miał taką rolę, nie? Że ja muszę powiedzieć, kim są dla siebie. No, to jest scenariusz. I często mówię na przykład, a może tematem jest na przykład, były bardziej skomplikowane historie, bo na przykład była bardzo skomplikowana jedna historia, mianowicie patchworkowa rodzina. O, tak sobie myślałem, że chciałbym mieć ten temat. No i był taki chłopak i taka dziewczyna, oboje znałem, a oni siebie nie znali przedtem. Usiedli obok siebie i musieli sobie jakby przegadać ze sobą właściwie, no. Bo on mówi, no dobra, to ja mam tak, z pierwszą żoną mam tego synka tego, z drugą mam to, a z trzeciego mam tę córkę. I teraz ty przyszłaś, jesteś moją partnerką, ale też masz swoje dziecko, no to mamy razem czwórkę. No i żeby się nie pogubić po prostu w tym, co jest naprawdę w życiu, a co u każdego z nich, a no, też musieli ustalić pewną... To był ich scenariusz tak naprawdę. No, to oni decydowali, jaki wariant przyjmują, czy taki prawdziwy, czy dobra, już odpuśćmy to jedno dziecko, bo to już za dużo, bo to nie pasuje do twojej historii na przykład. I to, na tym polegały scenariusze sesji. Ja tam zapisałem oczywiście scenariusze, bo się bałem, że oni nie uwierzą mi. Decydenci mi nie uwierzą po prostu, nie? Że no to bez scenariusza chcę robić film, jak to zwariował, no to nie ten. No to napisałem, że napiszę takie scenariusze, ale oczywiście tego nigdy nie robiłem, ale w ogóle nie mam nawet jednego słowa scenariusza sesji zapisanego gdziekolwiek, nie? Jako bazowałem na tych rozmowach z nimi i na jakimś tam intuicji swojej, na takim węchu sobie myślałem, a może ten z tym można. A to oczywiście nie zawsze działało, nie? Bo były sytuacje, w których no tak odpalały się te sesje, ale nie ciągnęły. Natomiast to, jak to zażarło właśnie pomiędzy tymi dwiema dziewczynami, to było rzeczywiście niezwykłe. I one też chciały, bo one po tej piątej sesji mówiły, a to już koniec, naprawdę już nie będzie. Ja mówię, tak, a to możecie prywatnie się umówić z kimś, z jakimś terapeutą. Barbara zresztą im dał swój prywatny numer telefonu, czego zazwyczaj nie robi, ale powiedział, słuchajcie, no, gdyby coś między sesjami się z wami zaczęło dziać, już tak prywatnie, Ewo i Haniu, to dzwońcie do mnie i możecie się ze mną umówić i ja przyjdę z wami porozmawiać, odsłucham, a zrobię wam bezkamerową sesję. No bo się też trochę może obawiał, że uruchomił jakieś pokłady w nich, takich no, rzeczy, nad którymi no, nie ma kontroli, bo też nie spotykaliśmy się w settingu klasycznym, który jest taki raz na tydzień, nie, że się spotykają ludzie z terapeutą, tylko no, jak on mógł, no, czyli raz było tydzień, potem było 3 tygodnie przerwy, potem był miesiąc przerwy, potem tak to pracowało. Ale ciekawa była jedna rzecz, bo ja z jedną rzeczą tutaj się z nim dogadałem w sprawie tej piątej sesji, przedtem. Bo powiedziałem, panie profesorze, może byśmy zrobili tak, że ta piąta sesja, gdy pan w pewnym momencie zarządził, nie wiem w którym, no zarządził zdjęcie masek, nie? Ale że to się stało na ujęciu. Bo sobie pomyślałem, może ja nie będę musiał dawać tego napisu na końcu, tylko one wyjdą z ról przed kamerą. I on to zrobił bardzo czujnie. I ja myślałem sobie przez chwilę, że to może rzeczywiście pójdzie ta scena na zakończenie, nie? Że to będzie ciekawe. Ale ona była interesująca, ale z drugiej strony sprawiała, że to napięcie, które jest zbudowane w tym filmie, no tak dosyć konsekwentnie, ten banan jest dmuchany, trzyma ciśnienie, że ponieważ one wyszły z tych ról tak się śmiejąc i tak się otrząsając tego i tak na wesoło prysło, nie? Że coś było, coś niedobrego w tym. Właśnie, ale to też rzeczywiście bardzo a propos pracy reżyserskiej czy pracy w montażowni. No. Ja miałem 3, 4, 5, 6 może wariantów końca i dobre 2 miesiące się zastanawiałem, główkowałem, przymierzałem, już nawet montażerska nie chciała ze mną pracować, już sam to w domu robiłem, że może tak, a może tak, a może tak, a może tak. Ja tam wysyłałem jej materiały, bo ona mieszka w Łodzi, a ja w Warszawie. No, już w końcu zadzwoniła, powiedziała, wiesz co, nie wysłałem mi, jest bardzo dobrze, wiesz, już nie wysłałem mi tych więcej tych końców, bo to już jest naprawdę okej. I na tym się zatrzymaliśmy. Ale jedną ciekawą rzecz właśnie powiedziała ta Ewa, jak już zdjęte zostały maski i no, kim pani była
czasie sesji. Pyta de Barbara, on mówi, no nie no, oczywiście byłam matką Hani, no ale, ale ona mówiła, nie tylko w czasie sesji, ale też między sesjami. Przez te dwa tygodnie czułam, że ona jest moją córką. Że tak się to jakieś nastąpiło, takie zbliżenie, czy jakieś takie wejście w rolę, czy... No tak, tak czuła. A Hania z kolei, jak ją zapytał, de Barbara, co przeszkadzało, co pomagało, bo też chciał coś dla siebie wyciągnąć, nie? Żeby z... No, pozwolił im ocenić swój warsztat, nie? Żeby powiedziały, no, co było dobre, co złe. No i Hania powiedziała, wszystko było bardzo dobrze, bo wie pan, ale gdybym pana chociaż raz złapała na tym, że pan odpada, on mówi, co znaczy odpada? No odpada to znaczy, że pan myśli, nie patrzy na mnie, kiedy ja mówię, albo myśli o tym, że pan ma pociąg do Krakowa, albo co pan zje na obiad, mówi, to jest koniec. To by nie dostał pan nic więcej ode mnie, ja bym panu przestał ufać. To było niesamowite, nie? Jaka... To jest kurczę ciężka rola tego terapeuty, że on musi cały czas być dla nich przez 50 minut dla dwóch osób jednakowo skoncentrowany, każdej dawać porówno, dbać o równowagę między nimi i no, ani na moment nie odkąść właśnie. Proszę Państwa, ja wiem, że zaczęliśmy bardzo, bardzo wcześniej już na późność. Wiem, że Państwo się śpieszycie. Ostatnie pytania, jakie są. Ale zapraszam pod mój balkon. Ale ja chciałam zapytać, a same bohaterki, o reakcje samych bohaterek po obejrzeniu filmu. Czy one na przykład, bo one miały wspomnienia z samej tej sesji terapeutycznej, ale czy było coś, co na przykład one się tym podzieliły, że coś się, no nie wiem, zadziwiło albo coś odkryły dopiero po obejrzeniu tego filmu, jak zobaczyły siebie. Tego nie wiem, ale najbardziej było dla mnie takie dobre to, że... Bo ja oczywiście film pokazałem, zanim go pokazałem ludziom, no, bo bardzo mi zależało na akceptacji profesora, że czy przypadkiem nie zepsułem jego metody, czy czegoś się na mnie rozrabiałem, czy nie za szybko, nie za wolno, nie za ten. Zaakceptował, no i potem dziewczyny, nie, czy one... Bo jak film był gotowy, to już było prawie rok po tych sesjach, także one już nie pamiętały, co było. Po prostu nie pamiętały. To było często w takich emocjach dużych, że... No, ale zaakceptowała. Było im ciężko, a dla mnie takim probierzem zawsze jest to, czy bohater się polubił w filmie, to znaczy czy się zaakceptował. Pamiętam, jak robiłem taki film, taka historia o moich sąsiadach na podwórku, takim dozorcy Wiesiu, panu Szymańskim, fryzjerze, może państwo widzieli, nazywało się taka historia, film podwórkowy taki. Najpierw film miał, dostał nagrodę w Krakowie i był wyemitowany tego samego dnia w telewizji, jeszcze wtedy był Dobry Czas, Andrzej Fidyk tam ten panował. I pamiętam, że następnego dnia po tej premierze telewizyjnej mój bohater, dozorca Wiesio, wyszedł na róg, gdzie jego narzeczona Ania, która też występowała w filmie, sprzedawała kwiaty. Ubrał się najpięknie jak potrafił, założył kapelusz a la włoski gangster i przyjmował pochwały i komplementy. Zrozumiałem, o Jezu, dobrze, bo tam jest parę takich scen, co, no, co mógłby na przykład siebie nie polubić w tych scenach, nie? No i... Pamiętam, że tak. No, no więc właśnie tutaj... Ja nie wiem, to jest tak delikatna sprawa tych uczuć. No. Na przykład prawdziwa córka Ewy bardzo długo nie chciała tego filmu oglądać. A potem raz przyszła na projekcję i tam było też spotkanie ze mną. No i co się musiało poruszyć w tym filmie? Bo potem już zaczęła chodzić na każde spotkanie, które miałem w Warszawie. Film i spotkanie. W końcu powiedziałem, słuchaj, ty już naprawdę obejrzałeś wiele razy ten film, już więcej nie przychodź, wiesz, daj sobie spokój. Ale może coś zobaczyła w tym inną mamę niż ją zna. Może bardziej otwartą, może bardziej taką, no coś... Ale nadal są matką i córką, to wiem, tam się nic złego nie zadziało. Ja też mam taką nadzieję, że właśnie taki film, który jest jednak zrobiony z myślą o tym, żeby coś dobrego dać, to liczę na to, że nikogo tutaj nie skrzywdził, bo właściwie dlaczego.
Ale to jest taki film, gdzie nie mogę łatwo powiedzieć, no tak, oczywiście, proszę pani, czy żona po tym filmie znalazła narzeczonego, tak, no przecież. Nie, i potem miałaś fantastyczną pracę, to jej pozwoliło ruszyć w życiu dalej, no tak, że często mówią, nie? A ta Hania, no przecież Hania poszła na kurs dokumentalny do mojego ojca, a to akurat prawda jest, w szkole Wajdy, którą ojciec prowadzi, no, została zakochała się w dokumencie, się okazało, no. Ruszyło w jakąś taką stronę, bo ona myślała o aktorstwie kiedyś, nie? I próbowała, ale zrozumiała, że to nie, że to jakby ciekawsze dla niej jest oglądanie, słuchanie innych ludzi niż występowanie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Wspaniale. Bardzo dziękuję.